Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 174 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 109, wersety od 21 do 31. Lecz ty, panie, mój panie. Ujmij się za mną przez wzgląd na Twoje imię. Wybaw mnie, bo łaskawa jest Twoja dobroć. Bo jestem nędzny i nieszczęśliwy, a serce jest we mnie zranione. Niknę jak cień, co się wydłuża. Strząsają mnie jak szarańcze. Kolana mi się chwieją od postu i ciało moje schnie bez tłuszczu. Dla tamtych stałem się urągowiskiem. Na mój widok potrząsają głowami. Dopomóż mi, Panie, mój Boże, ocal mnie w swej łaskawości, aby poznali, że to Twoja ręka, żeś Ty, o Panie, tego dokonał. Niech oni zło rzeczą, ale Ty błogosław. Niech się zawstydzą nastający na mnie, Twój sługa zaś niechaj się cieszy. Niech moi oskarżyciele okryją się hańbą, niech się wstydem przyobleką jak płaszczem. Chcę dziękować Panu głośno swoimi ustami i chwalić Go w pośrodku tłumów, bo stanął po prawicy biednego, aby Go wybawić od sądzących Jego życie. W rozdziałach od 4 do 7 Księgi Nehemiasza przeciwnicy próbują przeszkodzić w odbudowie murów Jerozolimy, ale Nehemiasz organizuje lud do pracy i obrony. Modląc się o Bożą Pomoc i ustawiając straże. Pomimo zagrożeń i intryg, mury zostają ukończone w rekordowym czasie pięćdziesięciu dwóch dni. Następnie Nehemias organizuje spis ludności, ustanawia straże i zarządców, a także zachęca lud do przestrzegania prawa Bożego. Gdy Sanballat i Tobiasz oraz Arabowie, Ammonici i aż Dodyci usłyszeli, że zabliźniał się mur jerozolimski, gdyż wyłomy zaczęły się zamykać, rozzłościli się bardzo. I wszyscy oni razem się sprzysięgli, że przyjdą, natrą na Jerozolimę i wywołają przez to zamieszanie. Lecz my modliliśmy się do Boga naszego i dniem i nocą wystawialiśmy naprzeciw nich straż w celu obrony przed nimi. Ale judejczycy mówili – słabnie siła dźwigającego ciężary, a gruzu wiele, więc nie zdołamy odbudować muru. A nieprzyjaciele nasi rzekli – nie będą oni wiedzieć ani widzieć, jak wtargniemy między nich, wyrżniemy ich i położymy kres tej robocie. I oto, gdy przychodzili Żydzi mieszkający w sąsiedztwie wrogów i z wszystkich miejscowości, z których do nas wracają, częstokroć nam o tym donosili – Wtedy w miejscach zagrożonych wyznaczyłem poza murem szereg kryjówek i umieściłem tam lud według rodów z mieczami, włóczniami i łukami. Gdy widziałem, że się boją, wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludu: Nie bójcie się ich, na Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, za żony swoje i domy. Gdy więc nieprzyjaciele nasi usłyszeli, że nas powiadomiono, Bóg udaremnił ich zamiar, a my wszyscy wróciliśmy do muru, każdy do swego zadania. Odtąd tylko połowa moich sług zajęta była pracą, a druga połowa była uzbrojona we włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Wodzowie stali za całym domem judzkim odbudowującym mur. Dźwigający ciężary również byli uzbrojeni. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. A co do murarzy, to każdy budował mając miecz przypasany u boku, a trębacz stał przy mnie. I rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludzi: Praca jest różnorodna i rozległa, a my jesteśmy rozproszeni na murze, jeden z dala od drugiego. Na miejscu, gdzie usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zgromadźcie. Bóg nasz będzie za nas walczył. Tak to wykonywaliśmy pracę od brzasku dnia aż do ukazania się gwiazd, podczas gdy połowa z nas trzymała włócznie. Równocześnie rozkazałem ludowi, niech każdy wraz ze sługą swoim nocuje w obrębie Jerozolimy, aby nam byli przydatni nocą do straży a dniem do pracy. I ani ja, ani bracia moi i słudzy, ani moja straż przyboczna nie zdejmowaliśmy ubrań. Każdy odczuwał brak wody. I podniósł się lament wielki ludu i żon ich na braci żydowskich. Jedni mówili: Synów naszych i córek i nas jest wielu, daj nam zboże, byśmy jedli i żyli. A inni mówili: Pola nasze i winnice nasze i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża podczas głodu. Jeszcze inni mówili: Na podatek królewski pożyczyliśmy pieniędzy, obciążając nasze pola i winnice. I teraz, jak ciało braci naszych jest i ciało nasze, jak synowie ich są i synowie nasi. A jednak oto my oddajemy w niewolę synów naszych i córki nasze, i niektóre z córek naszych są poniżane, a my jesteśmy bezsilni, gdyż pola nasze i winnice nasze należą do innych. I rozgniewałem się bardzo, gdy usłyszałem ich lament i te słowa. Wtedy po namyśle wystąpiłem przeciw możnym i zwierzchnikom, mówiąc do nich: Wy nakładacie ciężary jeden na drugiego. I zwołałem przeciw nim wielkie zgromadzenie i powiedziałem im: My, wedle możności, wykupiliśmy braci swoich, Żydów zaprzedanych poganom. Natomiast wy sprzedajecie braci swoich i oni nam się zaprzedają. Oni zamilkli i nie znaleźli odpowiedzi. I dalej powiedziałem im: nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście żyć w bojaźni Boga naszego dla uniknięcia obelgi ze strony pogan, wrogów naszych? I ja, bracia moi i słudzy moi, pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Darujmy ten dług. Zwróćcie im natychmiast ich pola, winnice, ogrody oliwne i domy, oraz darujcie udzieloną im pożyczkę w pieniądzach, zbożu, winie i oliwie. A oni odpowiedzieli: Zwrócimy i od nich żądać nic nie będziemy. Tak uczynimy, jak Ty każesz. Wtedy zawołałem kapłanów i zaprzysiągłem wierzycieli, że postąpią zgodnie z tą obietnicą. Nadto wytrząsnąłem za nadrze swoje i rzekłem, Tak niech Bóg wytrząśnie każdego z domu Jego i z nabytku Jego, kto nie dotrzyma tej obietnicy. Tak niech on będzie wytrząśnięty i ogołocony. I całe zgromadzenie powiedziało amen i wielbili Pana i lud dopełnił tej obietnicy Następnie od dnia kiedy powołano mnie na namiestnika ziemi judzkiej od roku 20 aż do 32 roku panowania króla Serksesa, przez dwanaście lat ani ja nie jadłem chleba namiestnikowskiego ani moi bracia Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli przede mną, nakładali na lud ciężary i pobierali od nich na chleb i wino dziennie czterdzieści syklów srebra. Również ich słudzy wyzyskiwali lud. Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźni Bożej. Także w pracy nad tym murem wziąłem udział, a ziemi nie nabyli, i wszyscy słudzy moi brali tam udział w pracy. Następnie Żydzi to jest zwierzchnicy, pięćdziesięciu mężów, oraz ci, którzy od naszych sąsiadów pogańskich do nas przychodzą, zasiadali do mojego stołu. I przygotowanie codzienne: jeden wół, sześć owiec doborowych i ptactwo szło na mój rachunek, a w odstępie dziesięciodniowym z dodaniem wszelkiego wina w obfitości. Mimo to chleba namiestnikowskiego się nie domagałem, gdyż robocizna ciążyła nad tym ludem. Pamiętaj, Boże mój, dla mego dobra o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. Gdy do Sanballata, Tobiasza, Araba Geshema i do innych nieprzyjaciół naszych doszła wiadomość, że odbudowałem mur i że nie pozostał w nim żaden wyłom, dotychczas tylko jeszcze wrót do bram nie wstawiłem. Wtedy Sanballat i Geshem przysłali do mnie następujące zaproszenie. Przyjdź na wspólne spotkanie do Hakkefirim w Dolinie Ono. Lecz oni zamierzali wyrządzić mi krzywdę, więc wyprawiłem do nich posłańców z taką odpowiedzią: Wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść, albowiem stanęłaby ta praca, gdybym musiał ją opuścić, aby zejść do was. Ale oni przysyłali do mnie z tym samym cztery razy, ja zaś odpowiadałem im tak samo. Wtedy Sanballat przysłał do mnie znów po raz piąty sługę swego z listem otwartym. W nim napisano Wśród pogan, jak gasz mu donosi, krąży taka pogłoska Ty i Żydzi zamierzacie zbuntować się, dlatego ty odbudowujesz ten mur, ty miałbyś zostać ich królem. A taka również pogłoska, że nawet zamówiłeś proroków, aby ogłosili o tobie w Jerozolimie, król jest w Judzie. Oczywiście, dowie się o tym król, to też przyjdź na wspólną naradę. Lecz ja przesłałem mu taką odpowiedź: Nie jest tak, jak Ty powiadasz, lecz sam sobie to wymyśliłeś. Oni wszyscy bowiem nas straszyli, bo myśleli o nas, zniechęcą się do tej pracy, także nie zostanie ona wykonana. A teraz, Boże, dodaj mi odwagi. Potem udałem się do mieszkania Szemajasza, syna Delajasza, syna Mechetabela. On miał bowiem jakąś przeszkodę. Ten mi powiedział: Idźmy razem do Domu Bożego, do wnętrza świątyni i zamknijmy wrota świątyni. Ktoś chce bowiem przyjść, by cię zabić. I to tej nocy ktoś chce przyjść, by cię zabić. I odpowiedziałem: Czy mąż mojej rangi będzie uciekał? Kto równy mnie, wszedłszy do świątyni, pozostanie przy życiu? Nie wejdę. Przejrzałem to bowiem. Nie Bóg go posłał, lecz on wypowiedział to proroctwo o mnie, ponieważ go przekupili tobiasz wraz z Sanballatem. Po to został on przekupiony, abym się przeląkł, i tak uczynił i zgrzeszył. Miało im to posłużyć do zniesławienia mnie, aby mogli mnie lżyć. Nie zapomnij Boże Mój tobiaszowi i Sanballatowi tych uczynków ich, jak również prorokini Noadi i innym prorokom, którzy chcieli mnie zastraszyć. I mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul po 52 dniach. Gdy to usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi i gdy wszyscy nasi sąsiedzi pogańscy to ujrzeli, wydało się im to czymś bardzo dziwnym i zrozumieli, że dzieło to zostało wykonane przez naszego Boga. Prócz tego w owych dniach możni Żydzi często wysyłali listy do Tobiasza, a także listy od Tobiasza przychodziły do nich. Albowiem wielu w ludzie było z nim związanych przysięgą, gdyż był on zięciem szekaniasza syna Aracha, a syn jego Johanan poślubił córkę Meszullama syna Berekiasza. Nawet dobrze o nim mówiono wobec mnie, a moje wypowiedzi jemu donoszono. Listy zaś wysyłał Tobiasz, aby mnie zastraszyć. Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, Wtedy wyznaczono odźwiernych oraz do pomocy śpiewaków i lewitów. I nad Jerozolimą ustanowiłem brata swego, hananiego, i komendanta twierdzy, hananiasza, gdyż był on mężem godnym zaufania i bardziej bogobojnym niż wielu innych. I dałem im rozkaz: nie otworzy się bram jerozolimskich, aż słońce będzie dopiekać, i dopóki strażnicy są jeszcze na nogach. Zamknie się wrota i zatarasuje oraz postawi się mieszkańców Jerozolimy jako strażników, jednych na wyznaczonym posterunku, drugich przed własnym domem. Miasto było wprawdzie rozległe i znaczne, ale w jego obrębie było ludności mało i nie było domów odbudowanych. Mój Bóg mnie natchnął, abym zebrał możnych, zwierzchników i lud celem spisania rodów. Wtedy znalazłem spis tych, którzy na początku wrócili, a w nim znalazłem taki zapis: Oto mieszkańcy tego okręgu, którzy wrócili z niewoli na obczyźnie. Uprowadził ich niegdyś na wygnanie nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy, każdy do swego miasta. Przyszli oni z Zorobabelem, Jozuem, Nechemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nahamamim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego. Potomków Parosza – 2172. Potomków Szefatjasza – 372. Potomków Aracha – 652. Potomków Pachat-Moaba z linii Jozłego i Joaba 2818 Potomków Elama 1254 Potomków Zattu 845 Potomków Zacheusza 760 Potomków Binnuja 648 Potomków Bebaja 628 Potomków Azgada 2322 potomków Adonikama 667 potomków Bigwaja 2067 potomków Adina 655 potomków Atera z linii Ezechiasza 98 potomków Haszuma 328 potomków Besaja 324 potomków Harifa 112

Mężów z Betel i Ai 123, mężów z Nebo 52, potomków z drugiego elama 1254, potomków Harima 320, mężów z Jerycha 345, mężów z lot, Hadit i Ono, 721, potomków Senai, 3930 kapłani Potomków Jedajasza z domu Jozułego, 973. Potomków Immera, 1052. Potomków Paszchura, 1247. Potomków Harima, 1017. Lewici. Potomków Jozułego z linii Kadmiela, Binnuja, Chodwy, 74. Śpiewacy. Potomków Asafa, 148. Odźwierni. Potomków Szaluma, potomków Atera, potomków Talmona, potomków Akuba, potomków Hatity, potomków Shobaya, 138 niewolnicy świątyni. Potomkowie Sichy, potomkowie Hasufy, potomkowie Tabaota, potomkowie Kerosa, potomkowie Sii, potomkowie Padona, potomkowie Lebany, potomkowie Hagaby, potomkowie Szalmaja, potomkowie Hanana, potomkowie Giddela, Potomkowie Gahara, potomkowie Reajasza, potomkowie Resina, potomkowie Nekody, potomkowie Gazzama, potomkowie Uzzy, potomkowie Paseacha, potomkowie Besaja, Meunici, Nefisyci, potomkowie Bakbuka, potomkowie Hakufy, potomkowie Harhura, potomkowie Basrita, potomkowie Mechidy, potomkowie Herszy, potomkowie Barkosa, potomkowie Sisery, potomkowie Temacha, Potomkowie Nesjacha, Potomkowie Hatify, Potomkowie Niewolników Salomona, Potomkowie Sotaja, Potomkowie Sofereta, Potomkowie Peridy, Potomkowie Jaali, Potomkowie Darkona, Potomkowie Giddela, Potomkowie Szefatjasza, Potomkowie Hattila, Potomkowie Pocheret Hasebaima, Potomkowie Amona. Wszystkich Niewolników Świątynnych i Potomków Niewolników Salomona 392. A oto ci, którzy wyszli z Telmelach, Telcharsza, Kerub, Addon i Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela. Potomków Delajasza, potomków Tobiasza, potomków Nekody, 642. czterdziestu A z kapłanów, potomkowie Chobajasza, potomkowie Hakosa, potomkowie Barzilaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzilaja Gileadyty i przybrał jego imię. Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono. Toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa, a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla Urim i Tummim. Cała ta wyprawa liczyła razem czterdzieści dwa osób, oprócz niewolników ich i niewolnic: tych było siedem tysięcy Mieli oni też 245 śpiewaków i śpiewaczek: koni mieli oni 736, mułów 243, wielbłądów 435, osłów 6720. A część naczelników rodów darowała na potrzeby kultu. Namiestnik złożył w skarbcu 1000 drachem złota, 50 czasz, 30 szat kapłańskich i 500 min srebra. A niektórzy naczelnicy rodów złożyli w skarbcu na potrzeby kultu 20 tysięcy drachm złota, 2200 min srebra. A to, co złożyła reszta ludu, wynosiło 20 tysięcy drachm złota, 2000 min srebra, 67 szat kapłańskich. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i cała reszta Izraela w swoich miastach. W ósmym rozdziale drugiego listu do Koryntian święty Paweł zachęca Koryntian do włączenia się w zbiórkę na rzecz ubogich w Jerozolimie, podając za przykład hojność wierzących w Macedonii, którzy mimo własnych trudności ofiarowali szczodrze i z radością. Paweł podkreśla, że hojność wynika z łaski Bożej, a ich darowizna będzie dowodem miłości i posłuszeństwa wobec Chrystusa. Paweł wspomina również o wysłaniu Tytusa oraz innych braci, aby nadzorować zbiórkę, zapewniając, że wszystko odbywa się w sposób godny zaufania i przejrzysty. DONOSIMY Wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo, i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet zaświadczam to, ponad swe możliwości, okazali oni gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jak się spodziewaliśmy, lecz ofiarowali siebie samych, naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia pośród Was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość w miłość naszą do Was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby Wam wydawać rozkazy, lecz aby, wskazując na gorliwość innych, wypróbować Waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Tak więc udzielam Wam rady, a to przyniesie pożytek Wam, którzy zaczęliście już od ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało Waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach, i aby nastała równość, jak to jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele. A Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa, tak, iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was. Posłaliśmy z nim brata, którego sława w głoszeniu Ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. Co więcej, przez same kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia, wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów tak obficie przez nas zebranych. Staramy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi. Posłaliśmy z nim również brata naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować. A który teraz naprawdę ufając Wam, okazał się jeszcze bardziej gorliwy. Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla Was. A bracia nasi to wysłańcy Kościołów chwała Chrystusa. Okażcie więc im wobec Kościołów Waszą miłość i dajcie dowód naszej z Was chluby. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.